Siema, ja jestem Bartek i reprezentuję kanał Proczynać.ck w konkursie Sapphire. Na konkurs przygotowałem gameplay z gry Counter-Strike Global Offensive. Dlaczego z tej gry? Ponieważ jest to bardzo indywidualna gra. Jest to nieliczna gra, w której nie liczy się jakby skill postaci, a skill gracza, który siedzi przed komputerem i steruje swoim awatarem, w tym przypadku steruje swoją postacią w grze. Liczy się tutaj szybkość, precyzja strzelania, ogólnie wszystko, co składa się na szybkie pokonanie przeciwnika i wykonanie celów mapy. Zaczynając od początku. Counter-Strike Global Offensive jest bardzo dobrym remake'em Counter-Strike'a 1.6. A mianowicie polepszona grafika, fizyka gry, sam feeling strzelania, a co za tym idzie? Fun płynący z całej rozgrywki. Do gry zostały dodane nowe tryby rozgrywki, takie jak Deathmatch, Demolka, wyścig zbrojeń, tryb klasyczny i tryb turniejowy. Tryb klasyczny, turniejowy nie różnią się zbytnio od siebie, jedynie kilkoma detalami, które omówię. Gra dostępna jest na platformie Steam. Została wypuszczona w 2012 roku przez firmę Valve. Gra cieszy się dużym popytem kreatywności graczy, czyli szeregiem różnych map, dodatków, różnych niekonwencjonalnych trybów rozgrywki, a także różnych broni, czegokolwiek, co nam się tylko zamarzy, możemy to zaimplementować do naszej gry. Na początku gry musimy wybrać jedną z drużyn. Możemy być kontrterrorystami lub terrorystami. Każda drużyna ma zadanie, jakie ma wypełnić na danej mapie w danym czasie. Terroryści mają za zadanie podłożyć bombę i uczynić wszystko, by doszło do jej detonacji. Zatem antyterroryści mają na celu udaremnić eksplozję bomby poprzez jej rozbrojenie. Na mapie znajdują się dwa punkty A i B, w których terroryści podkładają bombę, tak zwaną pakę, i muszą czekać pewną chwilę, dopóki ta bomba nie wybuchnie. Przez ten czas antyterroryści muszą jak najszybciej dostać się do bomby, a nie jest to zawsze łatwe, bo nie wiadomo, w którym punkcie, czy w A czy B, leży właśnie ta paka. Następnie muszą przeżyć się przez hordę terrorystów, którzy oczywiście ją bronią, a także ją rozbroić, by wygrać rundę. Taki tryb rozgrywki nazywany jest trybem klasycznym lub turniejem. Jest to zwykła rozgrywka, która miała miejsce właśnie w Counter-Strike 1.6. W wspomnianym trybie znajdziemy jeszcze jedno zadanie, a można powiedzieć inny scenariusz mapy, a mianowicie odbicie zakładników. Terroryści przetrzymują zakładników, a antyterroryści muszą ich odbić i doprowadzić do punktu spawnu antyterrorystów, po czym wygrywają rundę. W ostatniej aktualizacji ratowanie zakładników zmieniło się radykalnie, a mianowicie tak samo jak w Counter-Strike 1.6, a także w początkowych wersjach Global Offensive, zakładników po prostu wyprowadzaliśmy w sposób taki, że szli za nami i musieliśmy doprowadzić ich całych i zdrowych, aby dostać pieniądze na lepszą broń, a terroryści mieli zadanie nam to utrudnić. W ostatniej aktualizacji do Global Offensive zamiast czterech zakładników mamy dwoje zakładników, którzy są związani i musimy ich wynieść na plecach. Jest to ciekawe rozwiązanie, ponieważ często zakładnicy bugowali się w jakichś drzwiach, nie mogli przejść lub po prostu zatrzymywali się i musieliśmy się specjalnie na drugi koniec mapy po nich wracać.
Jednym z kolejnych trzech trybów gry jest tryb demolki. Demolka. W dwóch słowach. Mała mapa, jeden punkt, czyli tylko A i takie same zasady jak w trybie klasycznym. Terroryści podkładają bombę, antyterroryści za wszelką cenę chcą udaremnić ten czyn. Jedynym modyfikacją jest to, że mapa jest mała, więc nie musimy szukać terrorystów po całej mapie, a jedynie wszyscy zbiegają się w jednym punkcie i kolejną różnicą jest to, że nie możemy kupować własnej broni, a dostajemy ją po zabiciu przeciwnika. Czyli każdą rundę otrzymujemy nową broń, jeśli udało nam się zabić jakiegoś przeciwnika.